Witam wszystkich serdecznie z tej strony Dredu, kanał Onion i Gry, a my zaczynamy dzisiaj klątwę Strahda po raz kolejny. Ze mną wspaniali gracze, siedzący w telefonach, jedzący, bawiący się, znudzeni totalnie, bo czemu nie, bo co to jest za sesja, żadna sesja. I witam was serdecznie, wspaniali widzowie przed ekranami i przed odbiornikami innych mediów, bo... Pierwsza rzecz, którą chciałem wam powiedzieć, moi drodzy, połączonymi siłami ekipy w końcu udało nam się wyrzucić rzeczy na YouTube. Także możecie nas znaleźć na kanale Onion i Gry na YouTubie. Już jesteśmy, Klątwa Strahda jest tam na miejscu, ale oprócz tego udało się mi wrzucić pierwsze dwa odcinki i reszta będzie do soboty na Spotify'u. I jak tylko Anchor ogarnie, to będzie też na innych podcastowych serwisach, więc jeżeli chcecie nas znaleźć gdzieś indziej, to na Spotify znajdziecie nas na pewno jako Oni, On i Klątwa Strahda. Musiałem. Standardowo chciałem serdecznie podziękować Rebelowi za wsparcie techniczne w postaci podręczników i rzeczy. I chciałem serdecznie podziękować RP Guildii za drewniane cudeńka, które dostaliśmy, pudełeczka na kostki. I ja mam cudowny zeszyt z Puktoberem, w którym trzymam wszystkie notatki do Strahda. To będzie potem do rozlicytowania z notatkami do Strahda. Więc taki piękny zeszyt będzie dla was. Okej, moi drodzy, długo nie mówiąc więcej, możemy sobie spokojnie zacząć, myślę, grać. Więc tak, szybko przypominając tylko co się działo, widzicie mapę, w ciągu ostatnich sesji nasi bohaterowie dotarli do dziwnej krainy zwanej Barovią. Tutaj spotkali rodzeństwo Kolianowiczów i razem z nimi ruszyli w drogę. Chcą pomóc im dostać się do wioski Walaki, ale sami próbują odnaleźć swoich zaginionych przyjaciół, którzy weszli w tą samą dziwną mgłę, która pojawiła się znikąd. Aktualnie próbowali znaleźć schronienie w dziwnym domu, który stał niedaleko drogi, oparty o wzgórze. Kiedy weszli do środka, natychmiast dom ogarnęła mgła, a wszystko to, co znajduje się w środku, sprawia wrażenie jakby nawiedzonego. Co zrobią z tym faktem? Jak potoczą się ich losy? Czy wyjdą, czy nie wyjdą? No cóż, myślę, że tego dowiemy się na dzisiejszej sesji. Więc, moi drodzy, zacznijmy może przedstawiać wspaniałych graczy, bo oczywiście warto przedstawić jak tę sesję. No to zaczniemy tak jak ja mam na ekranie, więc zaraz koło mnie właściwie na ekranie. Aine. Dzień dobry, nazywam się Aine i gram Tabaxi Bardem, który ma na imię Prążek. Tak, zaraz obok niej Antemos. Dobry wieczór, ja gram goliackim mnichem o imieniu Popiół. Obok Antemosa Baldur. Hej. Tifling, czarodziej z Eldriad. Tak. Miłotnik życia. Pode mną. I przeżycia. Nie jestem ostatni. Nie jesteś dzisiaj ostatni, bo po kolei, bo się pozmieniały okienka. O, cholerka. Zapisać. Zaszczyt ten... kopnął. To jest ostatni raz. Wetel, ludzki człowiek. Czarnoksiężnik, tu mam tak napisane. Tak jest. Tak mi się wydaje, że Czarnoksiężnik muszę to sprawdzić zaraz, zanim to sprawdzimy, to jeszcze na koniec Ążej. Hej! Jestem Ążej, gram Ashaną, która jest klerkiem. Tak, w końcu garnęła jakiego bóstwa jest klerkiem. A więc będziemy powolutku wprowadzali te rzeczy, ale to na najbliższych sesjach. Okej, moi drodzy, w takim razie, tak jak powiedziałem, jesteście w dziwnym, nawiedzonym domu.
Jeżeli dobrze pamiętam, to wszystko skończyliśmy sobie ostatnią sesję deklaracjami, że zaczynamy sobie długi odpoczynek. I jeżeli dobrze pamiętam, to w ciągu tego długiego odpoczynku, Zel, coś ci się śmiesznego śniło. Tak? Dobrze pamiętam, czy źle pamiętam? Owszem, owszem. Okay. Posadzka, broń, żadnych negocjacji. Tak jest. I pomniki. Tak jest. No i co? Myślę, że zaczniemy sobie spokojnie w tym samym miejscu. Przez ciężkie zasłony, które wiszą tam nad oknami. One są rozsunięte, tak, ale okna są generalnie w nie najlepszym stanie, są zakurzone, zarośnięte pajęczynami i tak dalej, jakby od dawna tutaj nikt ich nie mył, więc przebija się delikatnie jasne światło słońca. To nie, wiecie, to światło słońca jest przytłumione kilkukrotnie. Po pierwsze grubymi chmurami zawieszonymi nad Barowią, które wydają się nigdy nie odpuszczać. No i po drugie kotary i po trzecie pajęczyny, kurz na oknach, więc wbija się wam do pomieszczenia no ledwo mizerna smuga światła. Wy siedzicie wokół dość bogatego stołu. Jedni śpią w oparciu o krowy, inni śpią w oparciu o kominek czy o jakieś stoły i inne krzesła. Natomiast powoli zaczynacie dochodzić do siebie w miarę równo budzić się ze snu takiego prawdziwego, odprężającego, regenerującego snu, moi drodzy. Jakby jeszcze było jakieś jedzenie na stole, to już w ogóle byłby wypas. Kto nie zrobił, proszę sobie zrobić long resta. Spokojnie, macie długi odpoczynek, pełne hapeki i tak dalej. Możecie się bawić. I moje pytanie, co robicie? Scena jest wasza. Baldur, może bym zgadać. Jest podkład, więc podgłoś. Okej. Okay. Już jesteśmy tak. Już po odpoczynku? To... Tak, jesteście po odpoczynku. Mówię, budzicie się, wstajecie, możecie działać. Zbierajmy się, chcę jak naj... Chciałem powiedzieć, jak najwięcej słońca wykorzystać, ale to chyba nie wchodzi w rachubę. No, ale powinniśmy coś zjeść. Zjemy coś na wozie. Bez sensu, on niewygodnie, tak? Chcę ci powiedzieć, że odpuszczamy sprawdzenie, co jest w podziemiach, co mówiły te duchy dzieci? No chodźmy tam. Może zrobimy dobry uczynek i oczyścimy ten dom i wtedy już inni będą tu bezpieczniejsi. Nie podróżnicy. Jakby mamy zrobić co innego. Ja bym nie zostawała dłużej w tym domu. No ale właśnie, a co nam tu już grozi w ciągu dnia? No nic nam nie grozi. Na drodze no, też tak. Nam w ciągu dnia nic nie będzie grozić. A jeśli zostanie nas wieczór, musimy znaleźć kolejne schronienie. No jakby ostatnio były wilki. Nie ma na co czekać. Ostatnio były wilki w ciągu dnia. Matylda. Ale to Matylda, nie nas. No tak, ale jest Matylda przecież nie z nami. Znaczy ona nie wiesz, co jest na dole, nie wiesz, czy to, co znajdzie na dole, może nam pomóc. A poza tym mam coś dla ciebie. I chciałem wyciągam z torby zwoje, które znalazłem w bibliotece. I wstawiłem na grupie, jakie to są, że zwój błogosławieństwa, duchowa broń i ochrona przed trucizną. Wydaje mi się, Popiół, że ty musisz rozsądzić. Przede wszystkim, dlaczego ciągniemy ze sobą krowę? Bo jest dobrym posłaniem. Nie zostawimy Matyldę. Pierwsze, nie zostawimy Matyldę, bo ją uratowaliśmy. Po drugie, jest dobrym posłaniem. Po trzecie, krowa daje mleko, więc automatycznie jest coś do picia ciepłego. I mięso. Patrzysz tak z wyrzutem na Zela, na zasadzie... No, nie zjemy Matyldy, a jak ona prążku. Słyszy? Prążku, sama powiedziałaś. Powiedziałaś sama. To były było twoje... dawno i nieprawda. To było dawno i nieprawda. Było wczoraj! No to mówię, że dawno. Krowa, żeby dawać mleko, musi najpierw coś jeść. Ta nie jadła od 20 paru godzin. No to niech ktoś z nią wyjdzie tutaj przed dom i ją wystawi, to sobie pomemla tą trawę. No.
To chyba nie tak działa. Jak nie? Krowa je trawę, trawa zamienia się w mleko, jest mleko. Ale trawa jak zje krowę, tak? Krowa jak zje trawę nie może iść, ponieważ dostanie skrętu z jednego z żołądków. Wtedy ani mleka nie będzie, ale będzie mięso. No, które się szybko zepsuje, jak go nie zapeklujemy. Oj, mamy, no to niech trochę zje. Nie zjem tego wszystkiego, nie wiem jakie masz obie opinie, ale nie zjem tego na raz, więc... Ale nie wiem, czy sugerowała, że to zjesz, czy że zjemy ciebie. Tak czy inaczej nie poda mi się ten pomysł. Czemu tak nie posądzacie? On po prostu ma ogień. Pozwólcie, że zakończymy temat rogacizny i ponawiam propozycję popiół rozsądź. Zostajemy, czy ruszamy jak najszybciej? To miejsce może jest niebezpieczne, ale przynajmniej nie kapie nam na głowę. Poza tym coś się tutaj wydarzyło i jestem ciekaw co. Dziękuję. Postanowione więc. Nie, zaraz do was wrócę. I chciałbym Dredu iść na górę do biblioteki, bo tam jest pieczęć z tym symbolem, co się wchodziło. Nikt jej nie zabrał do tej pory. I chciałbym zebrać to. Okay. Na biurku tak. W tym pomieszczeniu, gdzie tak, biblioteka. Tak. Tak, no i wchodzisz do pomieszczenia. Właściwie nic po drodze cię nie zaczepia, nic się nie dzieje, zgarniasz pieczęć. Mhm. Kto idzie ze mną do piwnicy? Czy my wiemy w ogóle, gdzie jest zejście do niej? Jak najbardziej. Zejście do piwnicy jest na samej górze. Mhm. Logiczne, bardzo. W nawiedzonym domu jak najbardziej. Wiesz, on nie jest nawiedzony, no. Nie, w ogóle, a co się działo w nocy? Zaatakowała cię zbroja, zaatakowały nas, znaczy... Walczyliśmy z dwoma duchami dzieci, które nie żyją od 100 lat. A dlaczego walczyliśmy z duchami dzieci? A dlaczego cię zbroja zaatakowała? Była przeklęta. No to jest pytanie, odpowiemy sobie kiedy indziej. Teraz powinniśmy skupić się nie na kłóceniu się ze sobą. Nie kłótnia, to dyskusja. Dokładnie. Nie miałbym serca, żeby się kłócić z prążką. Schowaj ten język. Sprowadź prążku. A to zerwie lepiej. Zbierzmy informacje. Robić. I wtedy zdecydujmy. Patrzę na Irynę i... Ismark. I brata. I Smarka. A wy jak sądzicie, chcielibyście już ruszać? Ziemia to Ismarka. Ziemia to Ismarka. Szturcham Ismarka łokciem. Czy chcecie już wyruszyć? Chyba, że umarli wtedy, to jest zamierzona akcja. Albo bardzo, bardzo nad czymś myślą. Ja przepraszam, ale Dredu wygląda tak, jakby go ścięło, ale tylko się źrenice ruszają. Naprawdę, tak. Nie zrobiłam pewno, że go ścięło. Nie, ja po prostu wyłączam wszystkie funkcje motoryczne, żeby ogarniać szybciej. A co z Ismarkiem w takim wypadku? On też. Ojej. Irina to samo, też nie ogarnia życia. Oni siedzą i patrzą się w zupę, nie? No, my byśmy chcieli jak najszybciej do Walaki dojść. Wie Ismark. Powiedz mi, Ismarku. Pamięć może mnie zawodzić, ale... Czy na dalszej drodze do Walaki nie było mowy o tym, że znajdziemy jakiś wiatrak? Znajdziemy wiatrak, tak, stoi pusty stary wiatrak. Czy on może mieć coś wspólnego z rodziną Durs? Przyznam szczerze, że nie mnie pamiętać takie rzeczy, ale możliwe, że to należało kiedyś do nich, to on jest od wieków opuszczony. Wszystko to jest od wieków. Tak samo opuszczone. Nie wszystko jest od wieków opuszczone, przepraszam. Barowie do tej pory zjala. No
co działa? Barovia. Piękna nasza wioska, z której przyszliśmy. A tak, przepraszam, bo tak posłyszałam, zastanawiałem się co. Powiedz mi, Ismarku, co jest takiego szczególnego w tym wiatraku, że został wspomniany wcześniej, natomiast nie została wspomniana ta wielka posiadłość. Ale co znaczy, że co jest specjalnego w wiatraku? No wiatrak jedzenie daje, mieli z tym na mąkę jedzenie. Znaczy, no żyto si mieli, czy pszenicę, to zależy. No kiedy ostatnio jadłeś cokolwiek, co było z tamtego wiatraka? No stamtąd to już nie, bo z innych to było blisko, ale że opuszczony jest od dawna, no to i zepsuty nikt nie naprawił. No to z innych źródeł bierzemy. Sami mielimy na przykład, w domu są kamienie młyńskie, w domach żarna, w sensie kobiety kręcą. To co więc takiego szczególnego jest w tym wiatraku? W tej chwili już nic nie ma. Ale był. Dziękuję. No ale był, dzialał, a to dawno temu, to mi dziadko opowiadał. Jest jednym z punktów naszej podróży. Co to znaczy, że jest punktem podróży? Dlaczego? Bo jest po drodze i musimy gdzieś obozować. Ale to nie muszę. Aha, no to dobrze, to ja nie będę wam mówił. Wy się lepiej znacie, gdzie macie obozować. Ja nie będę wam mówił. A masz lepszy pomysł? Znaczy, chcę je... nas przeczekać? Znaczy, chcę je... Tak szczerze mówiąc, zanim dojdziemy do wiatraka, to i tak minie więcej niż jeden dzień. A w trakcie tego? No lasy musimy są. Być jakieś może jakieś jaskinie znajdziemy po drodze, w góry są, albo koło cewskiego wodogrzmotu może coś będzie. Ale no tak to raczej trzeba będzie w trasie spać. Super. No. Znaczy mnie też się to nie podoba. Skoro tak czy inaczej czeka nas postój po drodze, to może chodźmy do tej piwnicy. Miałem to ponownie zaproponować. Jeśli mamy spać na zewnątrz, możemy iść. Już wolę zostać dłużej w tym domu. Zel, chodź. Idźmy. I on temu weź mi potwierdź. Popiół ma taki naszyjnik z wisiorem, czy bez wisiora? Jakiś taki symbol, coś zawieszone? Nie, to jest naszyjnik z takich kamiennych płytek, które są przy dłuższych krawędziach przewlekane rzemieniem. To są po prostu kamienne płytki z jakimiś znakami. To są znaki w tym języku starszym. Dobra. W tej starszej mowie. To skoro tak, to Zel podchodzi do ciebie i tak puka palcem w tę jedną płytkę. Popiół, jak będzie dla ciebie za ciemno, to daj znać. I no to chodźmy na górę. Dziękuję. Dobrze, i prowadzę, no i co? Prowadzę na górę do tego. Wszyscy idą? Tak. Wszyscy idą. Okej. Okay. Marku i Rino, idziecie z nami? Jeżeli potrzebujesz naszej pomocy, to pójdziemy. Nie wiemy, czy potrzebujemy. Nie wiemy tak naprawdę, co umiecie. To dobrze, ale to jakby możemy iść i jakby to za wami. Zbiera się jedna z drugim. I dotarliście na czwarte piętro, moi drodzy. Zanim pójdziemy do piwnicy, to... Jesteście na tą samą górę, tak? Tak, tak. No, powinniście mieć podgląd tam. Mam propozycję, żebyśmy zajrzeli do tych pomieszczeń, w których jeszcze nie byliśmy. Żeby nic nas od tyłu nie zaatakowało. Za tamtymi drzwiami słyszałem coś. Co prawda Ashana powiedziała, że to tylko mi się zdawało, ale lepiej być ostrożnym. Zdawało ci się, igła. Sprawdzałem igłę i też nikogo nie było. Ale można potwierdzić jeszcze raz. I bym chciał wysłać igłę na szybko, żeby potwierdzić, że nic nie ma. Słuchaj, potwierdzasz, że w środku znajduje się. Niewielkie łóżko, szafka nocna, mały żelazny piecyk, sekretarzyk ze stołkiem, pusta szafa i fotel bujany, a tak jak wspomniałem wcześniej, na parapecie w żółtej koronkowej sukience, uśmiechając się do igły, siedzi mała porcelanowa lalka. Okej, no to jeżeli igła nic nie widzę, no to podchodzę i chcę bardzo ostrożnie, w sposób stanowczo ostrożny, otworzyć drzwi i wejść do środka.
dobrze. Drzwi się otwierają. W zapasową sypialnię. I ten sekretarzyk przeszukać na początek. Tak rozglądając się szczególnie na sufit, żeby znowu coś z góry nie zleciało. Pomieszczenie jest dość zapuszczone. Pajęczyny zwisają tutaj z sufitu niczym ślubne welony na nieżyjącej od dawna pannie młodej. Natomiast poza tym, że jest tutaj po prostu mnóstwo kurzu i pajęczyn, to widzisz, że od dawna nikt tutaj nie wchodził. Poza lalką, która siedzi na parapecie i wpatruje się w drzwi wejściowe, wszystko wydaje się być absolutnie puste, tak przygotowane dla gościa, który ma się tutaj urządzić, ale nie ma tutaj żadnych papierów w szufladach, nic, co by mogło wskazywać na ślady użytkowania, tak? Tak jak mówiłem, ten sekretarzyk przejrzeć. Pusty. Pusty, nie ma nic. Prążku? Prążku, to wiesz, gdzie jest to wejście? Nie no, zelwie. Patrzę się na Zadala po prostu, co on robi. Ja nie wiem, gdzie to jest, wejście, nie widzę. Okej, no przeszukujemy to pomieszczenie, żeby nie opisywać, że pod materacem, gdzieś w rogu. Nie, no to jakby mówię, w tym pomieszczeniu przeszukujecie, to nie ma nic. Spoko, okay. Nie? Po prostu. To lalkę odwracam. Tam są jeszcze dwójka drzwi na końcu korytarza, tak? Po lewej. Mhm. Tak. No to ja podchodzę do prawych, przystawiam ucho. Chodź, wiesz. Chwilę nasłuchuję, czy tam coś się kręci może. Co? Rzuć sobie w takim razie na swoją percepcję. Piętnaście. Słuchaj, nasłuchujesz przez krótką chwilę i jesteś niemalże pewna, że w pokoju nie ma żywego ducha. I kiedy już chcesz powiadomić wszystkich o tym fakcie, słyszysz trzeszczenie, tak jakby ktoś naciskał, jakby chodził może po drewnianych, luźnych deskach, takie skrzypienie, tylko dochodzące z jednego punktu, bardziej jakby drewno o drewno, z jakiegoś powodu. Jakby nacisk, jakby nie wiem, jakby ktoś usiadł. Krzesło? Na krześle, tak? Jakby na krześle ktoś, znaczy nie przesuwał krzesła, tylko siedział i się jakby wyginał na tym krześle do tyłu, nie? Okej, dobra. Tak, stoję przy tych drzwiach nadal z tym uchem, ale ogon już do góry i tylko końcówka tak chodzi. Tak bardzo nerwowo. I cały napuszony. No, wy widzicie tą reakcję. Czekam, aż ktoś zwróci uwagę na to, że... Wy absolutnie widzicie tą ogon uwagę. Ogon jest napuszony. Tą akcję. No to standardowy dron zwiadowczy. Igła pod drzwiami, sprawdzić, czy ona ma... Co tam się dzieje? Słuchaj, igła wpada do pomieszczenia. Znaczy, no nawet nie tyle pod tutaj, tylko w samym wejściu praktycznie. No nawet. Widzisz szafkę, piecyk, łóżko, fotel bujany, szafkę nosą koło łóżka i zupełnie nic więcej w tym pokoju nie ma. Mhm. A ten fotel się rusza? Nie, dobra. No ten fotel czy się rusza, czy jest jakiś dźwięk słychać? Nie rusza się. Nie słychać żadnego dźwięku ze środka? Nie. No dobra. No tu podchodzę, klepię delikatnie prążka w ramię. Co się dzieje? W środku jest pusto. I wychodzi igła spod drzwi, idzie tak delikatnie powoli po drzwiach i patrzy na wprost ciebie. Uwierz mi, powiedziała mi, że jest pusto. Nie ufaj też. Jak chcesz, to właśnie, wiesz. Ale nie będzie na mnie. Powoli na łapkach, nie do tyłu.
Właściwie nie do tyłu, do drugich drzwi, drugim uchem. No tak naprzeciw, po przeciwległej stronie, tak? Tak. Okej. Okay. To jak widzę, że idzie w tamtą stronę, to tam są drzwi do piwnicy. Za tym pomieszczeniem. Za tym, do którego idę nasłuchiwać. Mhm. Okej. Okay. No, nadal znowu ucho. Dobra, powiem ci tak, bez rzutu podejrzewam, że już tym razem. To 15 i tak jakby... Pozostajesz czujna po tym wszystkim. I z tego pokoju nie słyszysz ani pół zgrzytnięcia. No to łapka na klamkę i wiesz, delikatnie. Najpierw tylko tak wiesz, jednym okiem. Mhm. Już cię otwieram. Dziękuję. Sprawdzę ten u góry, czy tam coś jest. Okej. Okay. Proszę bardzo. Kiedy otwierasz drzwi i zrzucasz okiem do środka, widzisz pomieszczenie, w którym stoją zakurzone meble, prawdopodobnie, bo przykryte wszystko jest, niemalże wszystko, poza jednym kominkiem, który widzisz, jest przykryte białymi płachtami, na których spoczywa dość gruba warstwa kurzu. Te figury mają różne kształty, przypominają fotele, jakieś szafy, ale też niektóre z nich mają kształty humanoidalne, może jakby manekiny były pod tymi dywanami czy kocami. Czy ja coś nie kojarzę, że były jakieś manekiny gdzieś, bo się wspinałam i były wypchane wilki. No, tym była zbroja, która was atakowała, ale okay. Poza tym nie kojarzysz chyba żadnych manekinów. Okej. Okay. No to otwieram drzwi. I powoli na miękkich poduszeczkach. Always vigilant. Always vigilant. Wchodzisz do pomieszczenia i zauważasz, że za kominkiem stoi niewielka, prawdopodobnie skrzynia przykryta materiałem, nie była widoczna z wejścia. I wszystko to, co się ocierasz, jakby pozostaje bez ruchu. Te, jakby zrzucasz warstwy głębokiego jakby kurzu z tych kocy, czy z tych prześcieradeł. Natomiast wszystko pozostaje statyczne, na wprost ciebie jest okno, które jest tak zarośnięte pajęczynami, że ledwo w ogóle przepuszcza jakiekolwiek światło do środka. No to nie ruszam nic poza tym, że idę ściągnąć trochę może tych pajęczyn, żeby było trochę widniej w pomieszczeniu. Mhm. I czekam, aż reszta tu przyjdzie i zarzuci, czy nie ma przypadkiem jakiejś magicznej pułapki na skrzyni. Jasne. Co robicie pozostali? Widzicie, że Zel wszedł do pokoiku, a do jednego pokoju po prawej stronie, a Prążek weszła do pomieszczenia po lewej stronie. Jeżeli podchodzicie, to widzicie to wszystko, co opisałem wcześniej. Znaczy, powinniście widzieć na mapie spokojnie. Zel, to pomieszczenie wygląda identycznie niemalże w kwestii stanu tego pomieszczenia. Wygląda niemalże identycznie jak to, które widziałeś dosłownie przed chwilą na południu. Mhm. I to, jak rozumiem, też tutaj nic nie ma. Jeżeli chcesz poszukać, możesz trochę czasu sobie spędzić tutaj. Natomiast ja niestety... Ja chciałbym zacząć przeszukiwać pomieszczenia pod tym względem, sprawdzać, czy coś, co zakrywa ścianę, nie ukrywa na przykład jakiegoś przejścia, czy ja podejrzewam, że to w podłodze musi być przejście gdzieś niżej, jeśli już do piwnicy, czyli jakaś klatka schodowa ukryta, bądź drabina w podłodze, coś takiego, więc właśnie pod tym kątem chciałbym przeszukiwać to pomieszczenie. Dobra, jeżeli przeszukujesz to pomieszczenie, w którym buszuje też Zel, to absolutnie nie znajdziesz tam zupełnie nic pod tym kątem, jeśli chodzi o przejście jakiekolwiek. Natomiast jeżeli wejdziesz do tego pomieszczenia, w którym jest Prążek, to tak jak mówiłem wcześniej, widzisz te postaci, te kształty przykryte białymi płótnami. Koło piecyka widzisz białą skrzynię też prawdopodobnie, albo jakąś komodę przykrytą. Natomiast na północnej części, po lewej stronie od drzwi wejściowych do tego pomieszczenia, widzisz fragment ściany, który wydaje ci się po bliższej egzaminacji, że jest uchylny i zaczynasz bawić się boazerią i znajdujesz tam klapkę, czy taki jakby pod krawędzią boazerii znajdujesz taki sęk. Naciskasz go i drzwi przesuwają się, otwierają się do środka, ukazując wąską, spiralną klatkę schodową prowadzącą w dół. Widzisz to. Powinniście też wszyscy widzieć to wszystko, co zobaczyły. Tak, wołam. Prożek, mogłabyś podejść? Mhm, nie, i tu tam. Także wszyscy słyszeliście.
drzwi się przesunęły. Wskazuję ręką. Wydaje mi się, że coś znalazłaś. To ja idę pierwsza, co? Nie śmiałbym prosić. Ja bym chciał jeszcze sprawdzić tę lalkę. Chciałem to zrobić, jak był tutaj jeszcze Zel, ale szybko wyszedł i zrobiło się ciemno. Znaczy, to raz, jak zostaje, no to właśnie dlatego był poklepany po tym naszyjniku, bo jak ja wychodzę, to też cofnijmy, bo mówiłem, że to lalkę odwracam. Żeby okay. Nie była wpatrzona wprost w drzwi, tylko odwrócona do... Dobra. W drugą stronę. No i ma zrobione sztuczkę światło, więc jak wychodzę, to po prostu rozświetlam mu ten naszyjnik, że miał źródło światła. Okej. Więc masz źródło światła w naszyjniku, także wszystko widzisz. Jakie to jest światło, jeszcze mi powiedz? Ja mu ustawię... 20 stóp jasna na 40 słab. Dobra, już ci ustawiam popiół. I to trwa bardzo godzinę. Spoks. Ile jasne? 20? 20 ciem, znaczy słabe światło, 40. Czyli łącznie 60 stóp, tak? Nie, 40. Łącznie 40, okej. Okay. Zasięg światła ci się nie łączy. Dobra. Chyba działa. Dobra. To jest jedyny element, który nie pasuje do tego pustego pokoju. Tak. Lalka ma żółtą koronkową sukienkę. Też jest cała obrośnięta pajęczynami, które właśnie jakby tworzą kolejny welon na porcelanowej buźce. Widzisz tylko małe niebieskie oczka przebijające się gdzieś tam, teraz wpatrzone właściwie w okno, które no, też najczystsze nie jest. Natomiast to jest jedyny element, który tak naprawdę nie jest meblem. Biorę ją w dłonie. Chciałbym przetrzeć ją z tego kurzu i pajęczyn i po prostu się przyjrzeć. Dobra. Patrzysz się... Przecierasz tą lalkę. Widzisz porcelanową twarz lalki, która przez twórcę prawdopodobnie wykrzywiona jest w jakimś miłym uśmiechu, ale zimne spojrzenie tych niebieskich gałek ocznych i ten grymas twarzy, plus te pęknięcia, całość jakby spowita tym welonem pajęczyn, sprawia wrażenie, jakby patrzyła się na ciebie z takim wyzwaniem, na zasadzie zginiesz tu, zginiesz marnie. Kiedy obracasz lalkę, z tyłu zauważasz na metkę naszytą na sukienkę. Jeżeli to nie Bliński, to nie jest zabawne. Bliński. Zaczynam przywykać do tego, że wszystko patrzy tutaj na mnie z wyzwaniem, sugerując moją rychłą śmierć. Więc się nie przejmuję tym, przynajmniej na razie. Natomiast no staram się zapamiętać to nazwisko. Mam wrażenie, że jeszcze gdzieś je spotkamy. Okej. Okay. Czy ona jest cała z porcelany, czy ona ma tylko porcelanową główkę, a reszta jest... W sensie, wiesz co, wydaje ci się, że to co masz, to co jest pod sukienką, jest wydaje się zbyt miękkie, jakby tak naciskając, żeby było zrobione z porcelany. Jeżeli chcesz, możesz zajrzeć tak pod spódniczkę, czy uchylić rąbka tajemnicy gdzieś za kołnierzykiem. I okazuje się, że stopy, dłonie i głowa zrobione są z porcelany, bardzo niewprawnie zrobione z porcelany. Reszta ciała jest zrobiona z jakichś fragmentów szmaty, wypchanych słomą i poszywanych jakimś konopnym sznurkiem. Okej, czyli to jest raczej taka typowa robota. Mhm. Odkładam ją z powrotem tak, jak była na samym początku, nie zwracając uwagi na to, że Ezel odwrócił ją. Układam ją wręcz z pewną taką troską może, ale robię to zupełnie nieświadomie.
te rączki składam na sukience, wygładzam, poprawiam, jeszcze kciukiem zbieram resztkę kurzu z twarzy. Odwracam się i wychodzę. Okay. I wpadam na Ashanę, która widzę, że tu przyszła. Tak, obracasz się i widzisz, Ashana stoi za tobą. Coś ciekawego znalazłeś? Nie szczególnie. Widzisz, że ma lalkę, więc... Ta lalka nie podobała mi się, ale wygląda na to, że to zwykła zabawka. Po prostu to nie pasowała do tego pomieszczenia. Nie, nie zbierajmy stąd rzeczy, jakby nie jest to miejsce najlepsze na pamiątki. No nie, odłożyłem ją. Okej. Dobra, wiesz co, słyszałem, że coś się dzieje na korytarzu. Może to sprawdzimy. Tak, słyszeliście chrupnięcie i coś ciężkiego przesuwanego gdzieś tam w tle. I wychodzę tam powoli. Okej. Dobra, pytanie za 100 punktów w takim razie. Czy to znaczy, że prążek wchodzi na klatkę schodową? Si. Ja bym chciał jeszcze zanim to się wszystko, ten pomieszczenie przeszukane na szybko, bo to jak rozumiem nic tam nie ma i bym chciał zacząć rytuał wykrywania magii, więc żeby potem nie było, że za późno, to wykryję po wejściu o szybkie przeszukanie i wtedy zaczynam. Okej. Dobrze, powiedz mi w takim razie prążek na szybko. Ty masz widzenie w ciemności, prawda? Tak, jakieś tam słabe już. 60. Już ci mówię. I czy masz jakieś źródło światła przy sobie? Tak, ja ci mówiłam, że mam lampę. Okej. Okay. Jakieś przy sobie. To ma chyba 15 czy 20 stóp, pamiętasz? Lampa nie pamiętam, ale tu mam, że widzę w odcieniach szarości na 60 do 60 stóp. Okej. Okay. Lampę przyjmiemy, że ma 20-20. 20-20 jasnego i ciemnego. I przenieśmy się, moi drodzy, w takim razie do piwnicy. Powinnaś móc ruszać tokenem swoim. Widzisz token w ogóle? Tak, ale jakby przez to, że to jest takie wszystko bardzo animowane i w ogóle to mapa mi tak średnio działa, szczerze mówiąc. Więc okay. Będę cię totalnie molestować, żebyś jednak mi przesuwał to. Dobra, bo zrobiła mi się totalnie ale... cała czarna teraz. Nie mam pojęcia dlaczego, nie? Mi też. Mi też. No świetnie. Kocham cię, Roll20. Okej. Okay. Mamy ciebie nie. Okej, okay, chyba działa. Nie dlatego, że masz dynamic lightning i jak nas tam nie ma, to nic nie widzimy? Nie pamiętam, tak działa. Znaczy już jest prążek ze światłem, więc... Rzeczy. Dobra, kto wchodzi następny? My nic nie widzimy. Dobrze, wiem, wy nie widzicie, więc dlatego pytam się, kto wchodzi następny. Zapewne ja, bo byłem zaraz za prążkiem na górze. Dobra. No to myślę, że po kolei. Mogę korzystać na streamie? Okej, okay, możesz, jasne, jak najbardziej. No bo nie wyświetla mi się nic na rolu, więc... Dobra, w takim razie, powiedz mi, Wetel, ty masz 120 stóp, prawda? I can see everything. Dobrze. 120 stóp. Masz źródło światła jakieś? Źródło światła nie. Nie masz, dobra. Powiedz mi, czy widzisz? Siebie. Siebie, a widzisz obok siebie prążek? Nie, widzę czarny ekran i na szczycie jestem ja. No żartujesz. Roll20, jesteś wspaniały. No ja mam to samo właśnie. Nie widzę tokenów żadnych innych, więc... Mówię, jeśli to nie problem, to ja się będę posiłkować mapą z komórki. Dobra, jakby nie będzie to działać, to po prostu wyłączę Dynamic Lighta, nie? I jak się wkurzę. Ale dupsko. Padliście w Limbostrada. Tak, to jest Limbostrada, nie? Limbostrada, Boże, to brzmi jak jakieś dziwne. Mamy Klątwostradę, mamy Limbostradę. Ej, szajse. Jak ci dam 10 stóp świata, to pytanie, czy będziesz coś widział? Let's check. Nie.
pokazuje mi, że nie widzisz. To wygląda, jakby mi się po prostu mapa nie wczytała. Ja może rola zrestartuję. No to może ja też spróbuję odświeżyć. Nie. To jest dziwne, nie? To jest bardzo dziwne. No ale pamiętasz, jak poprzednio, jak nam ustawiałeś to Dynamic Lightning, ile też siedzieliśmy i nic nie widzieliśmy. No, pamiętam, ale to powinno działać. Powinno. Ale pamiętasz, sesje streamowane bez problemów technicznych nie są sesjami streamowanymi. To nie są sesje, dokładnie. No nie, ja też mam nadal czat. Ale to jest sif. Zmieniamy Roll 20 na następnej sesji. Nie no, nie zmieniamy, to jest dużo fajnych rzeczy. Czemu nie mogę aktywować lampy? Dobra, wrzućmy jeszcze w takim razie Aszonę. Nie mogę klikać nic na rolu. Jezu, nie na tym. Ja nawet nie na rolu, tylko na wyjądzie chciałam odznaczyć, że teraz jej używam, bo jakby zobaczyłam, że nie mam odznaczonej i... To chyba aż tak dobrze nie działa. Widzę. Ale Dredu, muszę ci powiedzieć, że mój Roll 20 wygląda jakby cały czas się wczytywał, czyli... Póki to życia, to na pewno jest jakaś duża mapa, nie? Powiedz mi, Aszona, w takim razie, jakie masz światło przy sobie? Spróbuję to zrobić. Tam było 15 stóp, o ile się nie mylę. Dobra. Bo rzuciłam przed chwilą na rolu. 15 stóp i dim light 15. 30. A dodatkowe 30, okej, okay, dobra. No niech będzie. Safe setting. Czy widzisz coś? Ciemno, jak w dupie. Wow. Roll 20. Widzę siebie i nikogo innego. Roll 20, beautiful son of a bitch. No ale mogę używać jak coś spokojnie Twitcha. No, mówię, ja... Ja mam odpalony na drugim ekranie, więc widzę czy tak samo jak mapę rola. Czy teraz coś widzicie? Cokolwiek? Nie. Nie? Siebie. Dobra. Dobra, ale dobra. Właśnie cały czas mi się wczytuje rol. A jak wyłączymy Dynamic Lightning? O! Mam! Widzicie całą mapę, prawda? Zakończyłam ładowanie, wyłączyłam ładowanie, odświeżanie się i włączyła mi się automatycznie mapa. Znaczy teraz widzisz całą mapę, tak? Wyłączył się tak, Dynamic Lightning. Okej, okay, teraz światło. Teraz widzę całość. Walić, zobaczycie całą mapę. Mówi się trudno. Ojoj. Będziemy udawać, wyobraźcie że sobie, że tam gdzie jest Vettel są chrzani w takim razie Dynamic Lightning. Skoro nie działa, to nie działa. Nie będziemy się z tym męczyć. Możesz zawsze użyć tej opcji zaciemniania i po prostu ręcznie odsłaniać. Może, no, muszę to ustawić, więc następnym razem po prostu. Chociaż boję się, że jak to nie działa, to tamto też nie zadziała po prostu i tyle. Nie marudź. Nie powinno być problemu. Zobaczymy, testujemy to, nie wiem, na weekendzie czy coś. Chociaż to też testowaliśmy na weekendzie i działało, nie? W tamtym domu, zresztą przed chwilą działało, to już nie działa. Ale teraz wystarczy dosłownie jeden guzik wcisnąć. Enable Fog of War i to będzie wszystko. Tak jest. To jest. Po lewej stronie masz na tym w tych guzikach funkcyjnych. To chyba chmurka taka jest, dobrze mówię? Tak, tylko jak miałem ustawione Fog of War. Aha. Czekaj, Legacy Lightning, Fog of War enabled. Save settings. Widzicie coś? Oh shit. Nic totalnie, a teraz spróbuj na kawałek pokazać. Nawet siebie nie widzę. Ja też teraz siebie nawet nie widzę. No teraz nie powinniśmy się widzieć. Dredu musi nam po prostu tym narzędziem odsłonić fragment, który widzimy. Okej. Okay. Teraz widzisz? O, tak! Tak? Tak. Tak. Działa? No to działa. To będziemy tak i robić. I siebie dalej nie widzę. Okej, okay. Dobra. Siebie dalej nie widzisz, jestem. Bo jesteście nie, tutaj. Nie, dobra, przerzuciłam siebie pod tego, pod popioła. Trudno. Okej, okay, słuchajcie, w takim razie, skoro zeszliście sobie do podziemi, już tam działa wszystko i widzicie fragment z Vettelem tak. I Vettel i prążek wyszliście kawałek do przodu. Pierwsza rzecz, która rzuciła wam się w uszy, że tak nazwę, to dochodzący gdzieś z odległości, z tych tuneli, niekończący się śpiew. Ta jakby grupa mnichów, może, albo grupa osób śpiewała coś monotonnym głosem. To jest takie, wiecie, takie i ono w kółko i w kółko dochodzi. Okej.
Chyba znaleźliśmy swój ołtarz. Czy ja mogę spróbować namierzyć uchem moim kocim? Jakże czułem, skąd ten dźwięk dochodzi? Tak pi razy oko, w tak którą jest. Stronę byśmy musieli iść? Musielibyście iść w prawo. Okej. Okay. To droga drużyna w prawo. Pokazuję łapką. A, ty poszedł w lewo. Tylko zrobiłem miejsce. Dobrze, to ja zaczynam w takim razie iść dzielnie w prawo za popiołem. Ja ruszam również. Dobrze. To za wetelem będę. Poczekaj popiół. Bo tutaj dochodzisz do skrzyżowania. I właśnie umierasz. Nie, jeszcze nie, ale jesteś bardzo blisko. Przy sobie K20. Do skrzyżowania. Widzisz... Wiesz co, ja to odkryję tak. Po prostu. Widzisz fragment drzwi. Ashana, ty też widzisz tutaj skrzyżowanie. Widzicie pozamykane drzwi. Właściwie wszyscy... Nie, przepraszam, Ashana, ty właściwie widzisz otwarte drzwi. Stamtąd. Okej. Okay. Nie wiem, czy masz zasięg, ale niech będzie, że widzisz. Ej, poczekajcie, bo coś tu widzę. Czy na pewno chcę od razu tam iść? W ogóle nie wiemy, czemu tu jest jeszcze chór. Nie wiem, się tylko zaznaczyć, że wykrywanie magii działa przez 10 minut. Tak jest, więc... pamiętam. Go... Więc jak coś jest, to po prostu daj znać, jak nie ma, no to... Ja tą chwilę, kiedy zastanawiam się, co zrobić, przeznaczam na to, żeby po raz kolejny z mojej klatki piersiowej wyciągnąć dwuręczny miecz. W razie czego, dobrze. Jakby nie wiecie, Zel, Prążek i Ashana, rozglądacie się, ogarniacie, nie wiecie skąd, ale nagle Wetel w ręce trzyma miecz, który wygląda jakby zrobiony z mroku. To już przestaje nas dziwić. No. Bardzo możliwe, że tak. Chociaż jeszcze niedawno tego nie robił, a teraz nagle potrafi, nie? Ale nieważne. Ale jeszcze niedawno tej nocy działo się już wszystko. Ale jeszcze niedawno byliśmy w miejscu, gdzie nie ma nocy, a teraz jesteśmy w miejscu, gdzie jest prawie noc, więc... Shit happens! Przestańmy się... Dziwnych ludzi ciężko zaskoczyć. Tak jest. Olśniło mnie. O Jezu. Że byliśmy w miejscu, w którym nie było nocy, a moja bogini jest księżyca. Księżyc był. Jesteś świetna, prawda? Ale wiesz, ale księżyc... to tłumaczy wszystko teraz. Ale dobra. Księżyc jest, tylko po prostu go mniej widać. Tak, jak tak wiem, ale jakby chodzi mi o to, że... Znaczy, wszystko tłumaczy. Generalnie rzecz biorąc, na tym świecie, z którego pochodzicie, księżyc jest. Księżyc jest na tym świecie od, żeby was nie skłamać, 6 miesięcy. Nagle teraz. Się pojawił. Tak, nagle się pojawił. Nigdy nie było, nagle się pojawił na biegunie południowym, że tak nad biegunem południowym, tak? Zaczął świecić tam. I widzicie, jakby. On jest widoczny cały czas, bo odbija światło słoneczne, nie? Obu słońce, więc jest non-stop widoczna taka półkula gdzieś tam w świetle dziennym, bo jest bardzo blisko. Jest niewielki, ale jest, wisi, nie kręci się wokół planety, po prostu wisi. Od pół roku ponad, delikatnie. Cool. Dobra, rozumiem, ale jakby tłumaczę swojej postaci trochę dla. Okay. Dobrze, moi drodzy, stoicie w tych katakumbach. Widzicie te drzwi od krypt. Jedne potwierane, drugie pozamykane. No ale chodźmy tam, gdzie ten chór, jakby po co przeszukiwać puste pomieszczenie? Chcieliśmy ruszać dalej, po co przeszukiwać piwnicę? Zresztą nie chcę się wymądrzać, ale otwieranie drzwi od krypt w miejscu, w którym aż roi się od nieumarłych, nie wydaje się zbyt dobrym pomysłem. No dobra, to ruszajmy do przodu. Jak ale to. Ja nie mówię, żebyśmy otwierali te drzwi, tylko żebyśmy po prostu szli w stronę chóru. To idźmy, idźmy, po prostu idźmy, proszę was. Lewą ręką popycham prążek w stronę popioła. Mhm. Znaczy popiół poszedł w tą stronę, z której dochodzi głos. Wy wszyscy go słyszycie absolutnie. Dochodzi stamtąd mniej więcej. Kiedy tutaj nie zbliżacie się do popioła, zaczynacie dostrzegać... czy to się da? Tak, da. Tyk. Zaczynacie dostrzegać fragment pomieszczenia. Widzicie stół, ławy, kości leżące na ziemi. Ja bym chciała podejść na próg i się tak jak najbardziej wychylić, trzymając się, wbijając wiesz, pazurki w ścianę. Ale masz popioła przed sobą, który po prostu chodzi tam nad chodzi. Ciebie. To wchodzę, nie wiem, wchodzę popiołowi na plecy i wychylam się za niego. Mam wyższy punkt odniesienia. Prawie jak ściana.
A łatwiej się wczepić pazurkami. W plecy. W plecy. Nie miałam pazurków. Jeszcze się wystraszę, odskoczę i... Po co to... Dawno ci nie przycinaliśmy. Dbam. Tu macie jeszcze. Tu jest stół i ławy. Tak. To stół osobliwe. I ławy? Kto to był i ława? Aha. Czy to jest wszystko wsparte na drewnianych belach? Tak. Wszędzie tutaj, te wszystkie takie małe kwadraciki, które widzicie, to są kolumny drewniane, które podtrzymują dach. Czy są tutaj kości, tak jak jest narysowane? Tak, wszystko tam... tak, poczekaj. Wszędzie, gdzie widzicie na ziemi kości, leżą aktualnie szkielety jakichś ludzi prawdopodobnie, tak? Są klatki piersiowe, są tam kawałki kości typu jakieś tam piszczele, kawałki paliczków, ręce i tak dalej. Natomiast po prawej stronie widzicie ciemną spiżarnię prawdopodobnie wydrążoną w ścianę, tam gdzie podszedł Anthemos. I w momencie, kiedy Anthemos podchodzisz do tej spiżarki, coś z ciemności wyskakuje na ciebie i rzuca się prosto na twoją twarz. I prosiłbym, żeby wszyscy rzucili sobie inicjatywę. Wspaniale. A weź mi powiedz, tu, gdzie jest igła. Jestem. Dawno nie walczyliśmy. Czy coś widać u góry na dole pod igłę? Tak, już ci pokazuję. Bo ja nie wiem w sumie, gdzie tutaj są drzwi, czy są jakiekolwiek drzwi. Te białe kamyszki to są drzwi. Aha, dobra, nie, no to nie... Dwie puste krypty. No dobra. Czemu mi rzuciło dwa razy? Nie wiem, ale wrzuciło raz na turnorderze. Okay. Bo zawsze nadpisuje ostatni wynik, bierze turnorder. Spoko może być. Dobra, muszę na chwilę zrobić tak, bo oczywiście... Copy replace. Cyk. Nie mam żetonów, jestem geniuszem. Le dredu genial. Ja mam tylko pytanie, czy muzyka gra teraz? No jak właśnie miałem mówić, uwaga. O nie! Wężomałpy! To nie są węże. To nie są wężomałpy. O nie! To nie są wężomałpy, to są małpowęże? Z dziobami. Show me this. Ty możesz nam to powiększyć? Some big shit strange thing. Odpowiedz. Mówiłem. Kto trzyma przerośniętą roślinę doniczkową w spiżarni? Ośmiornicą wąż. Cokolwiek to jest, wyskakuje. Jaką masz pasywną percepcję? Powiedz mi jeszcze tylko popiół. 11. Dobrze. Bardzo dobrze. W takim razie, cokolwiek to jest... Czemu nie rzuciło? Halo? Może ona nie chce z nami walczyć. Zaprzyjaźnijmy się z nim, wygląda sympatycznie. I nazwiemy go Roman. Nie. Roman. Dlaczego nie? A, rzuciło inicjatywę 9, okej. Okay. To dodamy go... A nie, jest na inicjatywie, dobra. Nie widziałem go po prostu. Dobra, moi mili, w takim razie, skoro mamy go na inicjatywie, to zdamy sobie obrażenia tentaklami w takim razie. To jest 12 na trafienie tym razem, bo nie rzuciłem tej 24, to była naturalna 20, przeoczyłem. Nieważne, plus dla ciebie. 12, czy 12 trafia? 12 nie trafia. No masz szczęście, że nie chciałem tej 20 wziąć. Dobrze, w takim razie, skoro to nie trafia, to zaczniemy sobie inicjatywkę. Tam, gdzie stoicie. Vettel, co robisz? Czy ja już widzę, że coś tam próbuje gdzieś popioła? Usłyszałeś pisk, krzyk, ciężko nazwać, co to było właściwie, co to był za dźwięk. I
poczułeś bardziej niż powiedzieć, chociaż nie, ty masz widzenie w ciemności, więc ty zauważyłeś, że wokół popioła coś zaczęło się wić i próbuje go dorwać. Jasne. No, ja po prostu miecz ciągnąc po ziemi, ruszam do przodu, odpycham prążek i staję przy popiele. Czy stąd jestem w stanie zaatakować? Tak, oczywiście. Więc dokładnie to robię. Oczywiście nie dałem heksa. No, nie dałeś. Gratuluję. 26 na trafienie? Nie, 14 na trafienie, tak? Nie, 26 na trafienie. 14 obrażenia. Co ty masz do trafiania? Ja ci pierdzielę. To jest absolutnie trafienie, jak najbardziej. 14 obrażeń. Słuchaj, uderzasz w bestię, powodując głębokie cięcie. Jednak nie tak głębokie, jak chciałbyś, żeby było. Jesteś świadom swoich zdolności i wiesz, że zazwyczaj to powinno być dużo głębsze. Skóra bestii jest prawdopodobnie tyle gruba, że trzeba naprawdę się wysilić, żeby ją przebić. Coś jeszcze? A jak powiem, że to były magiczne obrażenia, to coś to zmienia? Tak, oczywiście, że to zmienia. Okej, coś jeszcze? Nie, to wszystko. Dobrze. Co robi w takim razie prążek? Prążek. Nie słyszę cię? Może jesteś wyciszona? Tak, wyciszyłam się. Czekaj, kto jest po mnie? Po mnie jest Zel. A właściwie, czy ja mogę zbuffować popioła? A kto ci broni? I zacząć mu... Nie no... Tam. No możesz? Nie wiem, no mnie się pytasz... Czy ja cię kiedyś coś broniłem? Dobrze, tak, to bym chciała zbuffować popioła, krzycząc do niego jakiś epicki poemat o bohaterstwie i byciu mężnym. No to wal! Nie wiem, zróbmy jakieś haiku teraz. Kurwa, na szybko? Haikot. Popiole, jesteś silny w chuj. I okazało się, że Zal jest lepszym bardem od ciebie, nie? Okej, przepraszam, zaczęłam googlać, ale to było tak dobre, że wykorzystuję. Kradnę. Dobrze, kradnij. Chcę usłyszeć. Popiele, jesteś dzielny i silny jak... Nie, kurwa, zjebałam. Jesteś silny i zielony jak chuj. Popiół. Yo! Witamy na kampanii w stylu w klimatach horroru. To jest Bardic Inspiration, tak? Inspiracja. Dobrze, no słuchaj, poczułeś się tym zainspirowany. Nie wiem dlaczego, ale poczułeś. Słuchaj, jaką kostkę masz normalnie? Powiedz mi, jaką masz normalnie prążek kostkę na Bardic Inspiration, na inspirację. 1d6. D6, to dostajesz d6 w takim razie, nie dostaniesz większej. Dobrze. Rozumiem, że to wszystko, prążek? Tak. Zel, tak. Co robisz? Słyszysz, że szamotanie, brzdęknięcie w struny przez prążek, Wetel coś tam wyharczał. Rozpalam, tak wyciągam rękę i rozpalam ognisty pocisk. Mhm. Tak to się nazywa. I idąc powoli, ale stanowczo i rozglądając się przy okazji w tym miejscu na boki, czy nic tutaj nie wyskakuje, chciałbym wejść do pomieszczenia i tym pociskiem strzelić w tego mopo, wężo, podobne coś. Dobra. W ośmiornicę. Dobrze, strzelaj w to coś, czymkolwiek to jest. 15. Trafiasz. Obrażaj. 9. Z ognia? 9, tak. Fire. Magiczny ogień. Magiczny fire. Mhm. No bestia jest już generalnie dość poharatana, natomiast jeszcze skorzysta z okazji i spróbuje... spróbuje uderzyć w Wetela swoimi maskami, bo Wetel największe obrażenia zadał.
11, serio? To nie trafia. No to nie trafia. No to nie trafia. Co robi w takim razie popiół? Jak to jest duże? Wypełnia prawie całą tą przestrzeń, która tam się znajduje. Dobrze, czyli ma dziób na wysokości mojej twarzy. Dokładnie tak. Fantastycznie. Sprzedaję mu cios z główki. W dziób, tak? Prosto w dziób. Fantastycznie. Trafiaj. Siedemnaście. Dobrze, obrażaj za to. Czy twoja główka jest magiczna, to jest pytanie. Nie, nie jest. Nie? O. Krążek przyszła mi pomóc. Jest bardzo niezadowolona, że jest na rękach. Dobrze. No uderzenie prawie, że wyłamało ten dziób z zawiasów. Natomiast bestia jeszcze stoi. Czy coś jeszcze? Ono już ledwo zipie, nie? Oczywiście. Mhm. Najpierw rzucę, a później zobaczymy, jaki będzie efekt. Dobra, wal. Nie, naturalna jedynka. Naturalna jedynka. Dobrze, ja skorzystam z okazji, że masz naturalną jedynkę. Powiem ci, że... Sam skorzystam z okazji, że masz naturalną jedynkę i ponowię atak macką. Na złość. Krytyczny pech. Przyjmiemy to. Ona, jakby ty nastawiasz się na to, że... Znaczy, nastawiasz się na atak, ale ona rzuciła krytyczną jedynkę, więc niestety, ale... Nie, piątkę rzuciła. Mea culpa. Więc uderzyłeś pięścią tak, że niemalże trafiłeś w dziób, ale bestia uchyliła się z winnym ruchem. Próbowała ci dziabnąć, ale no jesteś równie szybki, co niezdarny, więc udało ci się również uniknąć tego ataku. Coś jeszcze? Nie, to wszystko. Okej. W takim razie Ashana? Rzucam blesa na dokładnie Mytela. Okej. Słuchajcie, zauważacie, jakby wokół Vettela pojawiło się na chwilę zielone światło, które mrugnęło jakby delikatnie na chwilę, zamieniając się na srebrne. To jest na 3. Tak, na 3. Do trzech osób w zasięgu 30 stóp od ciebie. Więc spokojnie możesz wybrać dowolne 3 osoby właśnie z sobą. No to leciało popiół, Vettel, no i prążek, tak? Dobrze, okej. Jasne, nie ma problemu. I widzicie jakby to światło od Vettela promieniując, rozbija się niczym przebijające się przez pryzmat na prążka, na popioła również. I czujecie się w jakiś dziwny sposób wzmocnieni. Coś jeszcze, Ashana? Z bonus action rzucam... Jak to było? Sztuczkę. Nie. spiritual weapon. Dalej po polsku. Tak. Dobra, jasne. Broń duchowa. Broń duchowa. Okej, okay, gdzie ją chcesz wygenerować? Pokazuje się błyskawica, tam mały dart, który rzucam bezpośrednio w... Okej. Okay. I ona może sobie od razu zaatakować, jeśli dobrze tak pamiętam, tą bestyjkę, która tam siedzi w cieniu, więc od razu rzuć sobie na atak tym. Osiem. Niestety, tak. Zamachnęła się, przeleciała tam przez tą przestrzeń, ale nie trafiła w nic konkretnego. Vettel. Znaczy wyszło ogólnie wcześniej 24. Bo ja rzuciłam najpierw, a później rzuciłam tylko na hity. A, okej, okay, to zawsze było. Dobra, okej, okay, to biorę tą 24 w takim razie, 10 obrażeń od... Okej, okay. Dobrze, przyjmę tą 24 zamiast tego drugiego. W takim razie to uderzenie, ona przebiła się przez ten mrok, który tam zalągł się w tej spiżarce. Widzicie rozprysk zielonkawej krwi, która gdzieś tam pada na podłogę, na sufit, dobryzguje trochę popioła. I po chwili następuje totalna cisza, kiedy bestia pada na ziemię i robi jakieś...
i wije się gdzieś tam na ziemi w ostatnich ruchach agonii, w agonii już praktycznie po chwili zatrzymuje się bez tchnienia. A kiedy pada, dociera do was zza pleców gdzieś z prawej strony, właściwie z południa, z zachodu dobiega do was dalej dźwięk śpiewających mnichów. Jesteście cali? Ocieram twarz z tego, z tej posoki. Mhm. Czyli rozumiem, że tak. Idziemy dalej? Chyba nic nikomu nie jest. Co to było? Przyklękam przy tym. No, słuchaj. Nie wiem, czy jesteś w stanie określić, co to tak naprawdę jest. Wygląda rzeczywiście jak w pierwszym rzucie oka wygląda jak jakiś potężny wąż, który ma macki zakończone ostrymi zębami czy szpikulcami. I w środku, tam gdzie jest otwór normalnie gębowy, tam jest jakiś dziwny dziób. Wygląda to chydnie, co najmniej. Na wszelki wypadek związuję macki do kupy. Dobrze, okej. Po czym się odwracam? Coś mówiłaś? Może idźmy dalej. Bo jakby nie widzę sensu się zastanawiać nad tym czymś ewentualnie zalczyć. Chyba, że chcecie sobie rzucić, jeżeli ktoś chce próbować zidentyfikować, może rzucić sobie na naturę, żeby się dowiedzieć, co to może być. To mogę rzucić. A, co mi szkodzi? Wow, nagle wszyscy wiedzą, co to jest. Prożek znał potwora osobiście. Chodziliśmy razem do szkoły i się nie robiłyśmy. Tak, Zel też. Kradła mi kanapki. Chciałam powiedzieć coś innego, wow. Ale dobrze, że powiedziałeś kanapki. Okej, okay. Zel, kiedy podszedłeś do tego zwolnego ciała razem z prążek, to w momencie, kiedy pojawiło się tutaj jakieś kolejne źródło światła i oświetliło to, tą ciemną masę, to kłębowisko macyk i ciała, poznałeś, właściwie razem z prążek poznaliście bestię, która zalęga się często w jamach, w jaskiniach, w lasach, która nazywa się Grig. Czyli w tłumaczeniu, bo to jest oczywiście wersja angielska, w tłumaczeniu na polski Greg. Tak. Nie udawaj Grika. Nie, tak, jest takie powiedzenie nawet, nie? To już wiem tego... dlaczego, skąd mi to... Coś mi się obijało. Czy od tego Grika jest jakiekolwiek źródło magii, że wykrycie, czy... Wiesz co, nie, bestia sama z siebie nie jest w żaden sposób magiczna. Poza tym, że ma grubą skórę, to raczej nie. No w tym pomieszczeniu też, jak rozumiem, tylko ten Grig siedział. Jeżeli i będzie coś tam... magicznego, istotnego, to będę się starał mówić o tym, natomiast tutaj z tym, co widzę, nie ma, nie posiadam nic. To nie będę dopytywał. A w tym pomieszczeniu, gdzie on był, nic tam nie ma, tak? Ciekawego. Nie, jest ziarnia, jest pusta. I poza, poza zwiniętym ciałem nie ma w niej zupełnie nic. A czy z tego stwora możemy coś pozyskać? Jakieś kły, nie kły? Nie wiem, możesz? Znaczy, na 22 na to, tak. Wiesz co, tak na szybko jak sobie pomyślisz, to wiesz, to jest gruba skóra. Wszystko da się oprawić. Same macki też teoretycznie są zakończone takim ostrym szpikulcem. Na czacie powinniście mieć obraz, powinniście widzieć, jak to wygląda. Mhm. Teoretycznie da się tych macek używać jako takiej broni prowizorycznej, powiedzmy. Może da się komuś to sprzedać, wcisnąć za coś. Natomiast czy chcesz, to już twoja kwestia, nie? Możesz próbować zrobić z tym, co zechcesz. Gdzie na czacie mamy to wrzucone? Na czacie Roll20 macie wyżej, jak wy scrollujecie, to macie obrazek Grika. A, okej, tak. Dobra. Mhm. Ja tego nie dotykam z fujki. Wygląda jak dziwna papuga. Wygląda bardzo fujki. I teraz czujecie, jak można śmierdzieć po tym, jak padło. Narobiliśmy mnóstwo hałasu. Jeśli teraz ruszymy, to będą mieli mniej czasu na przygotowanie się. Mhm. Prążek, z której od nogi słychać wyraźniej? Z której strony? Z której od nogi? No to z południowej. No to ja tam chcę kupić. Zelu, co chciałeś zrobić? Ja chcę przyłożyć rękę do głowy tej istoty i wypalić dziurę po prostu, żeby mieć tak
miarę pewność, że to się raczej już nie ruszy. Wiesz co, tak, Popiół związał te macki ze sobą, żeby się na pewno nie próbowały poruszyć, natomiast ty przyłożyłeś łapę, wypaliłeś ten dziób praktycznie, także na wylot jest dziura. No i żadne stworzenie, podejrzewasz, po czymś takim nie jest w stanie się potem poruszyć już. I bym chciał jeden z kolców odciąć na pamiątkę, po prostu gdzieś okay, coś schować. Dopisz sobie w takim razie ząb Greeka do ekwipunku. I ruszamy na dół. Si. Co no tam nam kliknie mi szczugry, co my widzimy. Dobrze, już wam klikam w takim razie, co widzicie, moje wymisie kochane. Kiedy... Cóż tam pokazują mi moje kocie oczy? Twoje kocie oczy, jak przechodzisz, widzisz zakręt i skrzyżowanie. Kolejne. Natomiast głos dochodzi bardzo, znaczy coraz wyraźniej, nie, że bardzo wyraźnie, coraz wyraźniej z zachodu. No to tam pokazuję paluszkiem. Ismarku, czy to jest... Odwracam się. Ismarku? Tak. Zeszli za wami, stałem za wami. Okej. Czy to normalne, że ktoś pod swoim domem buduje katakumby i trzyma w nich dziwne stwory? Popiele, czy to jest normalne, że ktoś buduje pod swoim domem katakumby i trzyma w nich rzeczy? Pewnie, że nie. Nie wiem, tutaj widziałem różne rzeczy. Nie jestem stąd, za to ty tak. No, to nie jest normalne. O, znalazłem tokena. To nie jest normalne. Ja zostawiam tu igłę na zwiady, żeby uprzedzało. Tu. Dobrze. Już ci otwieram tam też poletko widzenia. Proszę bardzo. Oni stałem coś tam na środku pomieszczenia. Mieli coś tam rzucać, jakieś rzeczy, ale dobrze wam poszło. Zanim w ogóle zdążyli cokolwiek zrobić, to wy już skończyliście walkę, więc nie fair. Szlają się za wami na końcu. Już ci odkrywam prążek dalej. Kiedy weszłaś w ten korytarz, zobaczyłaś przed sobą schody, które prowadzą gdzieś tam dalej na zachód. Na zachód. Natomiast w tym samym momencie, kiedy zobaczyłaś te schody, usłyszałaś za sobą szmer, szelest. Gdy Popiół stanąłeś w tym miejscu, gdzie stoisz, z ziemi koło was zaczęły wyłaniać się. W ogóle odsłoń nam. Już odsłaniam. Czyli wyłaniać się bardzo, bardzo nieprzyjemne postacie. O, jak miło. O, jak cudownie. I słyszycie, że to nie są wszystkie postacie, bo gdzieś tam zza narożnika słychać, jak kolejne wygrzebują się z ziemi. Moi drodzy, to ja myślę, że pojedziemy na tej samej inicjatywie, którą mieliście. Ja sobie tylko dorzucę inicjatywkę do tego. Tam. Tak, lecimy z muzyką, moi drodzy. Zombiaki, jeśli dobrze pamiętam, nie mają szans. Oczywiście. Zombiaki nie mają z wami szans. Żadnych. Tak sobie wymawiajcie, nie? Cokolwiek to jest. O, mam, znalazłem. Rzućmy sobie inicjatywkę. Pierwszy zaznaczony. Drugi zaznaczony. Trzeci zaznaczony. Czwarty zaznaczony. Na razie tyle. Raz, dwa, trzy, cztery. Ustawione są w kolejności. Moi drodzy, nie minęła minuta, minęło około pół minuty, więc macie jeszcze pięć tur. Jakichkolwiek czarów mieliście na siebie narzuconych, czyli jeżeli przyjęliście blesa czy cokolwiek, przyjmuję, że nie zdjęliście. Dalej te same osoby mają sobie tego blesa, inspiracja dalej wisi w powietrzu. Góle wyłażą z ziemi, otaczając praktycznie pioła z dwóch stron. Co robi Wetel?
Stąd go raczej mieczem nie drapnę. Stąd nie. Niestety, ale popiół zostawia ci całkowicie korytarz. Ja chcę się wycofać tutaj w to miejsce i mówię: Popiół, musimy wyjść do pomieszczenia i chciałbym przesunąć się tu i zadeklarować, że jeśli któryś z przeciwników do mnie podejdzie, to uderzę go natychmiast mieczem. Dobrze, to jest koniec mojej tury. Okay. Przygotowanie akcji w tym momencie, nie ma sprawy. W takim razie od razu zaatakuje bestia, która wychodzi na południe od popioła, wyłazi z ziemi, trzymając w ręku jakąś dziwną, nie wiem, nogę, może coś takiego, odgryzając ją jeszcze do końca, odrzuca i rzuca się na świeże mięsko, jakim jest popiół. Tam jest bardzo dużo świeżego mięska. Ono jest łykowate. Tak, z tego, że łykowate. I on cię próbuje ugryźć w takim razie. I to jest, mój drogi, 18. No, trafia. 11 punktów obrażeń. Z czego on ma te zęby? Chciałbym wykorzystać moją reakcję rasową. Mhm. I zredukować te obrażenia o te 12 plus 1. Dobrze. Więc o 11 w sumie. Czyli nie dostajesz tych obrażeń, tak na dobrą sprawę. Tak, stoję jak niewzruszony zupełnie. Dobra. Widzicie, jak gul rzuca się na popioła i próbuje mu się wgryźć w rękę i... Wydaje się, pążek tobie właściwie, bo tylko ty to widzisz, wydaje się, że te zęby zatrzymały się na naskórku i po prostu przez chwilę zdziwiona bestia stnęła i wycofała się. I to będzie do reszty. No właściwie to nie, lepiej by było, jakby reszta się wycofała, ja bym tu została. Wiesz, może tylko korytarz może biec w głąb, nie? Ja myślałam o tym, ale to jest zbyt samobójcze. Naprawdę? Ja nie. Myślałam o tym. Nie, samobójcze, serio? Mój pierwszy pomysł był, żeby iść tutaj. Czemu to się nie klika? Między tych dwóch, na południe. Musisz, ale wiem, żeby... Nie możesz przejść przez pole przeciwnika. A. Są za wąskie, niestety, korytarze, żeby się przycisnąć tam. To z drugiej strony ty masz climbing, one są na tyle wysokie, te korytarze, że ty możesz przebiec nad nim, jakbyś zrobiła... Nie wiem, ale tego nie zrobię. No, ale będziesz osaczona wtedy z dwóch stron, oni będą mieli ułatwienie do ataku. Wycofuj się do pomieszczenia. Nie, żebym cię podpuszczał, nie? Ale tam na zachód nic nie ma. Ziomek, nie ufam ci, sorry, ale... Dobrze, to ja się wycofuję też do pomieszczenia. Dobra, pozwalam ci spokojnie przejść przez te pola, w których się znajdują oni. Dziękuję. Coś jeszcze? Przygotowujesz akcję jakąś? Tak, wyciągam broń i się po prostu staję w pozycji takiej do ataku. Okej, rozumiem, że jeżeli pojawi się przeciwnik, to będziesz atakować, tak? Tak. Dobrze. Czyli przygotowujesz akcję ataku na wypadek pojawienia się przeciwnika i zaczniemy sobie ruch od tego, że ten wyjdzie z cienia, pierwsze wyjście z mroku. I to jest wszystko, co może zrobić. Ale stale ciała, prawda? Tak. Nie ma niestety zasięgowej, więc następny podejdzie też z cienia. I co robi Zel? Ja się cofam o krok i opieram plecami o ścianę i rozświetlam płomień w ręku i czekam na to, aż ktoś się pojawi w środku. Okej. Okej. Ruszę się co prawda i z Markiem i Iriną też do tyłu, żeby oni będą blokowali wyjście, żeby nikt nie uciekł. Oni będą, przypominajcie mi, oni będą w turze po Asha, nie, oni będą mieli najniższą inicjatywę. Dobrze. Nie chcę mi się na nich rzucać. Dobra, Popiół, stoisz tam, co robisz?
stoisz na tym skrzyżowaniu. Wszyscy się wycofali. Tak. Dobrze, to na początek. Wykonuję jeden atak. Okej. Okay. 18. Trafiasz. Czekaj, bo to nie ten rzut. Szkoda. A szkoda. Więc łapię łeb jednego tego po mojej lewej stronie, czyli po naszej prawej stronie. Mhm. Uderzam nim o ścianę. Okej. Okay. Następnie koncentruję punkt ki, żeby użyć... to się nazywa... nie wiem jak... Flurry of Blows. Jasne. Grat ciosów, tak dokładnie. Walisz na pałę po prostu. Więc kontynuując... No to powiem ci, to pierwsze uderzenie machnęło go całkiem potężnie. Drugie też trafia. Ledwo, ale trafia. Mhm. Już teraz tak. Czy jeżeli chciałbym użyć mojej umiejętności z techniki otwartej dłoni, to zadaje obrażenia, czy nie? A co robi technika otwartej dłoni? Technika otwartej dłoni pozwala mi nałożyć efekty za każdym razem, kiedy trafię za pomocą gradu ciosów. No tak, czyli to jest dodatkowa rzecz. Dobrze, fantastycznie. To w takim wypadku szybko obrażenia. Mhm. To jest 6. To jest tego samego, tak? Tak, to jest drugie uderzenie jego głową o ścianę. Mhm. Dobra. Tu trzymam tę łycą taszkę i... I tuf, o ścianę, jak karabin masz, jak młot pneumatyczny. Właśnie tak. Popiół pneumatyczny, proszę państwa. I on wykonuje rzut na zręczność, rzut obronny na zręczność. Poziom wyzwania to jest 11. Zdał. Dobrze. To wykonuje kolejny cios z gradu. I to jest tylko 12, ale to trafia. Używając... Mimo wszystko to trafia. Idealnie, dobrze, że tak nazwę, po prostu trafiasz nim o ścianę. On już się chciał wyrywać, ale jeszcze docisnąłeś, jeszcze go walnąłeś nim o ścianę. Jeszcze 5. Mhm. I on tutaj, głowę ma prawie rozbitą, widzisz, po zdartą skórę od uderzenia, jakby uderzając tą głową o kamienie, zdarłeś mu skórę z czaszki. Widzisz, że sama czaszka nadpękła, jedno oko zalało się krwią, czy jakąś ropą, czy czymś, ale on jeszcze dycha, jeszcze będzie cię próbował machnąć. Mhm. A następnie wykorzystuję kolejny punkt. I wzbijając stopą kurz z podłogi, takim szurnięciem stopą po podłodze, chcę wzbić kurz i wykorzystuję akcję dodatkową. Chwila. Czy to jest... Dobrze, chyba nie mogę już jeszcze jednej dodatkowej akcji. Możesz zrobić grat ciosów z punktu ki. Nie, chciałbym użyć punktu ki, żeby wykorzystać akcję disengage, czyli uciec, ale... No, możesz. Ale wykorzystałem już grat ciosów jako akcję. Ale grat ciosów jest po prostu aktywowany atakiem, nie używasz żadnego bonus action, ani niczego do tego. Jest opisane jako akcja dodatkowa. Tak, to jest dobrze, akcja, nie, przepraszam. Jeszcze raz? Nie. To jest akcja dodatkowa, jest. Tak, jest tak mi się też wydawało, że to jest akcja dodatkowa, niestety. Więc nie mogę już robić tego. Więc nie palę tego punktu ki. Tylko ryzykuję po prostu i próbuję się wycofać. Ryzykuję... Ataki okazyjne w takim razie. Dobrze. Poczekaj zatem. Oni dwaj będą próbowali cię zaatakować pazurami. Sięgają po ciebie swoimi pazurzastymi łapami i próbują cię dorwać. Ja mam pytanie tylko, bo
w pozycji, w której jestem, jeszcze nie wychodzę z zagrożenia tego, prawda? Wychodzisz z obu. Okay. Ściana jest. Znaczy jest, okay. No, jest ściana. Więc wychodzisz z obu. Jeden sięga cię, zadając ci 8 punktów obrażeń i chce, żebyś zrobił rzut obronny na krzepę. Nie, to nie jest krzepa, jak to się nazywa? Nie pamiętam nigdy po polsku. Konstytucja. Kondycja. Kondycja, dziękuję. Rzucę na konstytucję. Dyszka, zdałeś. Na szczęście dla ciebie. Poczułeś jak po tym uderzeniu coś zapiekło cię w tej ranie. To nie jest samo rozcięcie gdzieś tam na ręce czy na łopatce, ale to nie jest ten ból jakby rozcinanego ciała czy szarpanego, tylko coś jeszcze oprócz tego, jakby ci ktoś wlał może kwasu. Może nie aż tak, ale no zabolało, zapiekło. I rozumiem, że ruszasz się dalej, tak? Tak jest. Wszystko czoszone. Dobrze. Tutaj możesz... Ona stoi w już otwartym pomieszczeniu, więc możesz przeskoczyć przez nią. Jesteś mnichem dodatkowo, więc pozwalam. I czy to jest wszystko? Tak, teraz to już będzie wszystko. Okej, okay. Aszana. Zapomniałem jeszcze, że używałem wcześniej gradu ciosów, więc mogłem jeszcze raz próbować zaaplikować ten efekt, ale przepadł. Niestety. Aszana, co robisz? Po pierwsze, ściągam z pleców tarczę i stawiam ją przed sobą. Okej. Okay. Bo mam tarczę. Okej, okay, jasne. Wiesz co, przygotowuję po prostu darty swoje. Lotki w sensie, tak? I tyle, tak. I będziesz przygotowuję rzucać? Się po prostu na atak. Dobra, okej. Okay. Znaczy, przygotowujesz akcję w momencie, kiedy zobaczysz wroga, to będziesz atakować, tak? Dokładnie. Super. Lecimy w takim razie. Pierwszy z nich, widząc, że wycofujesz się, rusza za tobą zaraz popiół i dociera tutaj przed Aszanę. Aszana, możesz wykorzystać atak, który sobie przygotowałaś? Mhm, już. Skutkę, przepraszam. Oh, fuck. Nie widzę, że to. Czemu? Popsuła się. Przecież działało tak ładnie. Działa, dobra, zadziałało. Zadziałały, good. Ale nie, rzuciłeś 9 niestety, więc nie trafiłaś. Tak, niestety. Próbowałeś zaatakować, rzucić w niego tą strzałką, ale jest tak ciemno, on się tak szybko poruszył, doskoczył, że wystraszył cię na tyle, że nie trafiłaś. Nie trafiłaś niestety tak, jak chciałaś. Myślę, czy on jest w zasięgu Vettela. I prążek. Ściana jest. Jest ściana, więc powiem, że nie. Mm. Niestety. To jakby nie stała tam Aszana, to myślę, że tak. Natomiast w tej chwili on niestety, ale sięgnie Aszanę swoim atakiem. Ile mi tarcza daje? Plus 2 do obrony. Dostajesz od tarczy. Okay. On natomiast rzuca się na ciebie z pazurami. I 20. To ja mam w sumie 17 armora. Więc przeskakuje nad twoją tarczą, znaczy sięga nad twoją tarczą, zadrasnął ci skórę gdzieś na wysokości obojczyka, czujesz piekący, palący ból, który zdaje ci 8 punktów obrażeń od rozcięcia i dodatkowo rzuć sobie rzut obronny na kondycję. 10 potrzebujesz. Na kondycję. Tak. Super, marzyłam o tym rzucie. A nie! Co ja rzuciłam? Dobra, rzuciłeś dwa razy, nie wiem czemu, ale rzuciłeś dwa razy, biorę pierwszy rzut. Oba weszły na szczęście. Tak. Rzuca mi dwa razy, nie wiem dlaczego. Okej, okay, będę brał po prostu pierwszy rzut i tyle. Dobrze. Na przyszłość. Więc rzuciłaś 11, potrzebowałaś 10, spokojnie. Słuchaj, czujesz ten piekący ból w ranie, natomiast nic więcej się nie dzieje. I to jest jego tura. Vettel, co robisz? Ja wypuszczam w takim razie miecz z rąk i on... Wpada w podłogę i się rozlewa i sięgając niżej wyciągam po prostu ostrze na długim kiju. Zmieniam broń po prostu w glewie, okay. Ale i tak teraz nie mogę używać. Muszę czekać do następnej tury, dobra, bo to jest akcja. Dobra, czy wziąłeś broń, która ma zasięg? Tak. Dobrze, dziękuję, tylko to ja chciałem wiedzieć. Następny ghoul.
pojawia się w widoku, na widoku igły, po czym ignoruje ją i pojawia się w wejściu za Wetelem koło Iriny. Natomiast to jest wszystko, co on robi. Co robi Prążek? Czy ja zdążę do niego, dam radę do niego doskoczyć i zaatakować? Oczywiście, że tak. Czy tylko doskoczyć? Jak, jakieś 2-3 metry masz od siebie, więc właściwie, spokojnie. Właściwie, to ja mam jeszcze coś takiego, co się nazywa... Limited use. Feline agility? Tak, kocią zwinność. Tak, i ja to jest, że mogę podwoić prędkość. Tak, ale nie musisz. Kratka na mapie ma 5 na 5 stóp. Okej. Tak? Dobra. Więc ty możesz spokojnie przeskoczyć tutaj bez większego problemu do tego gula. I co robisz? Atakuję go rapierem. Dobrze. I jak wejdzie, to pomyślę. Dobrze, atakuj go rapierem. A jak wejdzie, to pomyśl. Cyk, cyk, cyk. Czy to weszło? Niestety. Nie weszło. To atakuje go... Co? Możesz użyć blesa, bless. Oczywiście. Masz blesa, możesz zużyć kostkę do trafienia. 1d4 dodatkowo dorzuć. Masz błogosławieństwo od Ashany. A, faktycznie. No ale on ma 12, więc możesz wyrzucić tak, najmniej 1, więc weszło. Trafiasz. Dobrze, obrażaj. 10 obraż tego. Ale, okay. Skoro weszło, to bym chciała korzystać z Psychic Blades i zadać mu dodatkowe 2d6 Psychic Damage. Dobra, obrażenia psychiczne, obrażaj. Bo to rzucasz na trafienie do tego, czy to po prostu wchodzi? Nie, po prostu wchodzi. Fantastycznie, rzucaj na obrażenia. Wow, 3. Kurwa, to nie jest dzisiaj mój flow. Wcale mnie to nie bawi. Ja cię znajdę. Czy coś jeszcze? Jaki kłamca tak. Perfidny. I atakuję go jeszcze do tego... sztyletem, bo mam turę. Okay. Dobra, sztyletuj gościa. Sztyletuj gościa. Dagger. Niestety, ale to nie trafia. A poza tym to nie jest tak, że rapier właśnie nie ma tej light funkcji? Że? To wtedy nie wiem, jak dokładnie nie, działa, ma. Bo jeśli chcesz... Dagger ma. Czyli można używać? Tak. To nie muszą być dwie bronie z lightem, jeśli nie masz fita? Zależy, jakie masz zdolności. Jedna broń musi być z lightem. Jedna broń musi być z lightem, tak. Więc możesz mieć rapier i sztylet. Rapier i sztylet jak najbardziej pasuje. Jedna broń musi być lekka, druga może być dowolna, znaczy no nie może być dwuręczna, więc może na przykład laską i sztyletem, jeżeli masz laskę w jednej ręce, a nie w dwóch, spokojnie możesz, bo sztylet jest lekki, nie? Więc nie przeszkadza. Więc w tym przypadku niestety, ale machnęłaś bardzo blisko siebie, jakby trochę przerażona może tym faktem, że ten zombiak tam jest. A może zbyt pewna siebie, po prostu myślała, że do ciebie skoczy. Źle oceniłaś to wszystko, sztylet przeleciał przed twarzą z gula. I następny zrobi to samo i wyląduje właściwie tutaj. No jest ściana, więc jakby trzymamy się zasady, że niestety nie zaatakuje ciebie. Natomiast następny dobiegnie tutaj do Ashany i na razie to tyle. Okej. Okay. Zrobiło się gęsto, moi drodzy. Jak on się stąd przeniósł tutaj? A nie powiem ci. Magia. A, dobra, czyli to nie był błąd, okej. Okay. Nie, to nie był błąd. Dobra, Zel, co robisz? Jakie jest źródło światła? Czy oni są w dobrze oświetlonym, czy jakikolwiek z nich jest w słabym świetle? Wiesz co, są dobrze oświetleni, bo i Ashana, i Prążek mają przy sobie lampę. Si. Więc niestety, ale nie masz kostki bonusowej do ataku. Ej, to jest smutne. To jest bardzo smutne. Co robisz? No rzucam magiczny płonący pocisk, w ogóle nic innego się nie opłaca. Czy widzicie kolorki na nich w ogóle? To jest pytanie też? Tak. W zielonego. Dobrze, w zielonego? Okej. Okay. Tak. Nie trafię. Niestety nie trafiasz. Coś jeszcze? Tak, przywołuję igłę do wymiaru kieszonkowego, żeby przypadkiem tam nie zginęła. Dobra, cyk. Jest w kieszonkowym wymiarze, gdzieś na ścianie powiedzmy. Popiół, co robisz? Nie za bardzo wiem, co mogę w tej sytuacji, bo nie dopcham się do nich.
Mhm. Dlatego też Irina z Markiem nic nie robili, bo też nie mam jak dopchać, nie? Więc po prostu stałem i patrzę. Dalej! Bijcie ich! Dobrze, wiem co robię. Sięgam prawą ręką po bumerang i rzucam bumerangiem nad głową Ashany. Mhm. Czerwonego. Jak najbardziej. On dostanie plus 2 do obrony, bo ma przez tarczę Ashany i samą Ashanę. On będzie miał pół osłony, czy tam ćwierć, nieważne. Plus 2 do obrony dostanie z tego tytułu. Więc wyższy ode mnie o połowę. Nie, skurczony na 4 łapach niczym małpa, więc tak czy siak. A, dobra. Tak czy siak, niestety, ale nie trafiłeś. Dobrze, popiele. Poczekaj, bo mogę użyć jeszcze zdolności, jeszcze inspiracji. Jak najbardziej. I czy jednocześnie mogę użyć inspiracji? Tak, jak najbardziej. Tego błogosławieństwa? Oczywiście, że możesz. To najpierw inspiracja. No. I to powinno wystarczyć. Nie, bo ma osłonę, brakuje ci jednego punktu dosłownie. To jeszcze dorzucam. Dobrze. Znaczy nie musisz dorzucać, bo jak wykorzystujesz błogosławieństwo, to trafiasz, więc zadaj obrażenia od bumerangu temu czerwonemu, tak? Czerwonemu, zgadza się. Jasne. Obrażaj w takim razie tego czerwonego. Stoi tam. Jest obrażony za 4. Tak, słuchaj, bumerang uderza w czerep, odrywając pół praktycznie czaszki jakby od oczu w górę, rozrywa to mięso, wbija się ten bumerang w ten czerep i jeżeli dobrze pamiętam, jak trafisz, to nie wraca, tak? Tak, jak trafię, to nie wraca. Więc wbija się potężnie w tego zombiaka, który z głośnym plaśnięciem pada na ziemię przed Ashaną. Czy gdybym wykorzystał cały swój ruch, to mógłbym, pewnie nie, czy mógłbym przesunąć Ashanę, jeżeli by się na to zgodziła? Po prostu jest zagrożona tutaj. Nie zgodzę się na to niestety. Wiem, o co ci chodzi, no. Też bym ją przesunął, ale niestety możesz wykorzystać swój ruch i wskoczyć na miejsce martwego zombiaka. Czy gula w sensie, czegoś tam, nie? Można przesuwać swoich towarzyszy. Akcją. Trzeba zużyć akcję. Akcją, tak. Akcją. A ty nie masz tak, że jak wykorzystasz akcję, to możesz natychmiast użyć Flurry of Blow? Mógłbym teraz jeszcze użyć, więc mógłbym przeskoczyć i zacząć siekać tego pomarańczowego, ale nie wiem. Walaszanie w potylicę. Może niekoniecznie. Co? Czemu nie? To jest taki świetny pomysł. Obraziłabym się na niego do końca życia. Czemu ty nam podpowiadasz takie straszne rzeczy dzisiaj? To było na bardzo krótko, Ashana. Po czyjej ty jesteś w stronie? No jak to po czyjej? Popiół, robisz coś? Nie. Zostaję tutaj. Dobrze. Obserwuję sytuację. Jaki tam? Przesuwam się w lewo. Żeby nie dostać w potylicę. Dobrze. Przesuwasz się w lewo, coś jeszcze? Tak, wyciągam kolejnego darta. Okej. Przygotowujesz akcję ataku w razie, gdyby się pojawił zombiak? Tak. Dobrze. Przygotowujesz akcję ataku w razie, gdyby się pojawił zombiak. Prawdopodobnie zaraz wylezie tam jeden, może więcej, nie wiecie. Nie wiecie, bo nie widzicie, co jest za rogiem tak na dobrą sprawę, a ja wam sprytnie nie pokazuję, więc zaraz okaże się, czy jest ich tam więcej. Ale zanim się okaże, moi drodzy, to zrobimy sobie przerwę, bo gramy już bardzo, bardzo, bardzo długo. Co, 15 minut przerwy dla wszystkich, a potem wracamy od początku inicjatywy? 15? Ty chcesz, żebym ja jutro zemdlał w pracy?